dobry wieczór Państwu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o Wielkiej Rewii Powietrznej. Ale na początek zadam takie pytanie. Z czym się Państwu kojarzy rewia? Słowo rewia. O! Tak jest. Pierwsze co to dziewczyny. Panowie też. Wielki show generalnie, tak? Schody, pióra, światła, panowie, panie, tak? To nie jest, to jest dzisiejsze rozumienie, dzisiejsze znaczenie tego słowa. W II Rzeczpospolitej rewią nazywano również defilady, parady wojskowe. Parada też się dzisiaj inaczej kojarzy, tak? Z reguły nie używamy w tej chwili słowa parada wojskowa, raczej mówimy defilada, bo parady są innego rodzaju, tak? Także rewia powietrzna, rewia wojskowa, czyli tak naprawdę defilada. Dlaczego ten temat? Są trzy powody. Pierwszy powód jest taki, że szukając materiałów do zupełnie innej historii, historii batalionu stołecznego, pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego do 1939 roku, natrafiłem na wielką teczkę właśnie związaną z rewią wojskową, w której batalion stołeczny brał udział. O tym zaraz opowiem. Ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Batalion stołeczny to jest coś, nad czym pracuję już kilka lat, monografią pułku. I to się połączyło z historią powietrzną, lotniczą, tak? Bo obie batalion stołeczny i lotnicy, no to mój żywioł. Drugi powód jest taki, że z reguły widzimy, że była defilada powietrzna, rewia powietrzna, ale nikt nie wnika, co tam się tak naprawdę wydarzyło za kulisami, kto tam leciał na przykład. Mało kto, o, fajna kronika, o, przejechały czołgi, samoloty przeleciały, o, tu był myśliwiec, tak? Ale co się kryje głębiej za tym, tak? Jak można przypuszczać, jest cała historia wokół tego. I trzeci powód, to nawiążę tutaj do mojego spotkania z Wojtkiem Matusiakiem. No pytam Wojtka, Wojtek, defilada, 37 rok, jakie skojarzenia? A Wojtek mówi, nic nie mam, ale wiesz co, mam takich krakusów, kosynierów. Takie zdjęcia. Ja mówię, dobra, przyślij, zobaczymy. Wojtek przysyła, patrzę na te zdjęcia, tam było ich około 10, patrzę, jasne, to jest ten moment, to jest ta defilada. Kosynierzy defilują. Zaraz Państwo zobaczycie, o co chodzi. Ale skąd te zdjęcia były? I to jest najważniejszy punkt. Te zdjęcia pochodziły z albumu Stanisława Skalskiego. A to oznacza tyle, że ta defilada była ważna dla wojskowych, dla cywili, dla całej Polski. Bardzo ważna, tak? Skoro w albumie Stanisława Skalskiego przez cały okres wojny po wojnie zachowały się te zdjęcia. I to jest powód, dla którego postanowiłem popracować nad tym tematem. Sięgnąłem do materiałów źródłowych w Centralnym Archiwum Wojskowym i opowiem teraz pokrótce Państwu, co ja znalazłem tam. Zacznę może trochę od polityki. Polska-Rumunia, alianci. Alianci, chociaż w różnych okresach różnie ta polityka wyglądała. Generalnie marszałek Piłsudski chciał sojuszu z Rumunią, zresztą tu jak widzicie tych wizyt było dużo ze strony marszałka w Rumunii, ale do 1936 roku generalnie te stosunki nasze polsko-rumuńskie były takie wyciszone. Wynikało to z polityki prosowieckiej prowadzonej przez Rumunię. Po prostu Rumunia, minister spraw zagranicznych Rumunii bardziej patrzył w kierunek wschodni jako potencjalnego lepszego sojusznika niż Polska. Pod koniec 1936 roku został odwołany ze stanowiska i nastąpiło odwilż w polskich stosunkach z Rumunią, czego efektem jest wizyta księcia Michała, syna króla Karola II w Warszawie 24-25 maja z zaproszeniem do przyjazdu prezydenta Mościckiego do Rumunii. Po czym nastąpił cykl wydarzeń bardzo szybko. 7-9 czerwca prezydent Mościcki jest w Rumunii, bardzo witany w sposób godny, defilady, uroczystości, koncerty, wielkie wydarzenie w Rumunii. Niecały miesiąc później, od 26 czerwca do 1 lipca 1937 roku, król Karol przyjeżdża do Polski. Zauważcie, to jest aż 6 dni. 6 dni wypełnionych różnymi zdarzeniami. 27 czerwca 1937 roku, wczoraj mieliśmy 87 lat od tego wydarzenia, odbyła się właśnie wielka defilada w Warszawie na cześć króla.
nie będę opowiadał, co się działo w kolejnych dniach, bo było to wizyta była bardzo intensywna. To jest jakby na zupełnie kilka referatów, sądzę, temat. Skupiam się na 27 czerwca, tym, co się wydarzyło. Tu, jak widzicie Państwo, mamy prezydenta oczywiście i króla Karola. To jest ten moment 26, kiedy przyjechał pierwsze powitanie króla. Prace nad rewią zaczęły się już, uwaga, w momencie przyjazdu królewicza Michała do Warszawy. 26 maja z zachowanych dokumentów w Centralnym Archiwum Wojskowym wynika, że były to prace już bardzo zaawansowane. Pierwszy punkt był taki, gdzie ma się obyć ta defilada wielka? Jak tu widzicie, już pewnie przeczytaliście, zaplanowano 19 tysięcy żołnierzy, kilkaset pojazdów mechanicznych, 4 tysiące koni, ponad 200 samolotów. Pierwotnie było planowane więcej, nawet generał Rajski planował, że będzie więcej samolotów. Gdzie to ma się odbyć? Były dwa miejsca. Dowódcy Ministerstwa Spraw Wojskowych wymyślili na początku, uwaga, Okęcie, że odbędzie się cała defilada na Okęciu, czyli część lądowa, czyli piechota, kawaleria, czołgi i lotnictwo, że to wszystko ma się zmieścić na Okęciu. Tak? Zbulwersowało to wyraźnie, to widać po pismach, stylu pism zachowanych, generała Rajskiego, który napisał, no, oczywiście uprzejmą odpowiedź do co sugeruje. A co sugerował generał Rajski? Sugerował, żeby paradę przenieść na pole mokotowskie, dawne lotnisko, tam była przestrzeń, tak? To lotnisko już nie było intensywnie wykorzystywane, tam była już tylko eskadra ćwiczebna w tym okresie, także była przestrzeń, była możliwość, a na Okęciu zostawić tylko część, jakby przegląd lotnictwa, tak, samolotów zgrupowanych do defilady. I to zaskutkowało, tak, ten argument generała Rajskiego zaskutkował. Poza tym zrezygnowano z obserwacji króla Karola, startu samolotu do defilady. I to by się nie udało. Dlaczego? Bo król Karol był na Okęciu, samoloty startują, król wyjeżdża, wraca na miejsce centralne przyjmowania uroczystości, zaraz o tym powiem, a samoloty co? Krążą sobie gdzieś tam, tak? Formacja ponad 200 samolotów. Niewyobrażalne, po prostu kilka godzin w powietrzu, żeby przelecieć nad Ajami Wielkiej Góry, bo tam się odbyła ta defilada, tam była główna oś i z tego też zrezygnowano. Czyli król nie był świadkiem startu całej formacji. Pierwotnie dowódcy piechoty, czyli z Ministerstwa Spraw Wojskowych, tak sobie wyobrażali, mieli fantazję troszkę, tak, że to się wszystko uda zrobić za jednym razem. Zaangażowano, jeszcze pierwszym założeniem było też, że będzie pokazany maksymalnie możliwy przegląd nowoczesnego lotnictwa, tak? I Wojska Polskiego generalnie, czyli najbardziej jednostki zmotoryzowane, nowoczesne, ale też lotnictwo. I planowano, że będą każdy rodzaj lotnictwa będzie pokazany, czyli zgrupowanie myśliwskie, zgrupowanie liniowe, towarzyszące, ale też bombowe. Tylko że wtedy dysponowaliśmy, no niestety, bombowcami bardzo przestarzałymi, Fokker F-7B, tak? Zmodyfikowany trójsilnikowiec. I w pierwszym rozkazie są te Fokery wymienione, że mają lecieć, tak, w defiladzie. W kolejnych rozkazach znikają. Ale jak przeglądałem kroniki, zdjęcia, oczywiście są słabej jakości te materiały, wygląda jakby w którymś momencie pojawiły się trójsilnikowce. Nie, to jest teraz do weryfikacji, możecie Państwo się pochylić, popatrzeć, poszperać, sprawne oko może wychwyci. Na razie stawiam taką tezę, że były Fokery, ale ich nie ma w rozkazach. Jeżeli chodzi o zaangażowanie lotników, tak, to lotnicy mieli wystąpić w formacji, to jeszcze opowiem, clue jakby troszkę, tak, koszty rewii wojskowej 215 tysięcy złotych, szacowane kosztorys, tak, z tego połowa to jest lotnictwo. Jak sądzicie, ile kosztował, co za to można było kupić? 215 tysięcy w tamtym okresie. Ja wyszukałem, że to jest karaś, cena karasia nowego w płatawce całości. Może to mniej więcej, to jest, no, duża. Pytanie, czy to jest duża cena, czy nieduża?
według mnie nieduża, za cenę nawiązania wielkiego sojuszu z Rumunią, oczekiwania nowego sojuszu. Czyli miało przyjść to nowe. Tak? W Rewi wziął udział lotnicy z Szkoły Podchorążych Lotnictwa z Dęblina, Szkoły Podchorążych Lotnictwa z Grupy Techniczna z Warszawy, pierwszy i drugi batalion balonowy. Tak? Czyli nawiązanie do wcześniejszych referatów, które tu miały miejsce. Oprócz tego komponent powietrzny. W sumie 25 eskadr z każdego pułku lotniczego została ustawiona. Tu mamy rozpisane eskadry poszczególne, na jakich typach samolotów przeleciały nad całą formacją. Tu mamy kilka zdjęć. Pierwsze zdjęcie to jest moment, kiedy król przyjechał do pierwszego pułku lotniczego na Okęciu i kompania honorowa prezentuje broń. Król robi przegląd obok generał Rajski. Później generał pojechał na przegląd samolotów ustawionych do defilady, które stały na całym lotnisku Okęcie, po czym udał się do zakładów PZL. Po co? Anusz po to, żeby zobaczyć chyba wtedy najnowocześniejszy, na pewno najnowocześniejszy płatowiec, prototyp bombowca PZL-37 Łoś. I to jest to nowe, tak? Nowe w Wojsku Polskim, ale chciano już pokazać Rumunom, jesteśmy nowocześni, tak? Zainteresujcie się naszą nową bronią, uzbrojeniem. Tu jest ciekawe zdjęcie, mamy między generałem Rajskim po prawej stronie, a dyrektorem PZL stojącą w gotowości załogę. Nie wiadomo, czy lot się odbył, według planu miał być taki lot pokazowy. Być może się odbył, tego nie udało mi się stwierdzić. Moment wyjazdu generała z Okęcia, brama charakterystyczna pierwszego pułku lotniczego. Domarsz, podchorążowie Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Trudno powiedzieć, czy z Dęblina, czy z Warszawy, z Grupy Technicznej maszerują przed defiladą, udają się w kierunku Pola Mokotowskiego. Ten budynek po prawej stronie do dzisiaj istnieje, tak, w Warszawie. Pomnik lotnika również, tylko troszkę w innym miejscu jest. Moment całej defilady, tak jak wspomniałem, wzdłuż osi Alei Żyrki i Góry. Defilują podchorążowie, których było około 300, tak, mniej więcej z takich wstępnych moich wyliczeń, z obu szkół, tak, podchorążych. Batalion lotniczy mieszany z lotników z pierwszego i drugiego batalionu balonowego, około 400 lotników, baloniarzy. Komponent powietrzny. Tak była rozrysowana defilada powietrzna z pieczątkami symbolizującymi typ samolotu. Pokazany rozkład dywizjonów w szyku. Tu kolejny przykład eskadr towarzyszących, tak, inny kolor zauważcie. I to dokładnie, uwaga, odpowiada temu, co później się w powietrzu zadziało. Dokładnie wzorowanie, spójrzcie, tego szyku, eskadry towarzyszące, proszę bardzo, jest. Karasie, tak, przelot karasi nad publicznością. W defiladzie brały znamienite postacie, znane z późniejszych wydarzeń jakby historycznych, Marian Pisarek, Tadeusz Rosski, który opisał we wspomnieniach nawet tą defiladę, ten moment. Pisał, że to nie było trudne zadanie, to po prostu przelot był. Tak? Jedyne, co na to zwrócił uwagę, lądowanie awaryjne, ale było pole mokotowskie, czyli opis prawdziwego lotnika, tak? Bycie po bezpiecznej stronie. Zapraszam na kronikę, przepraszam, jak chwilę przedłużymy. Dźwięk jest trochę ułomny, to przepraszam, ale wyobraźcie sobie 27 czerwca, start defilady o 10:15, piękne niebo, wieje wiatr. To jest dwójka. Proszę uważnie patrzeć, bo będzie się działo. Złożenie wieńca przed grobem jednego żołnierza. Kronika nie jest chronologicznie zapisana. To jest już po defiladzie moment, tak? Około 13 udał się król, podpornik, nieznanego żołnierza, podróg nieznanego żołnierza.
Państwu uwagę na nieformalne zachowanie króla. Zaraz to będzie widać. O właśnie, patrzcie Państwo. No tak by... Stały element tradycji, tak, wpisanie do księgi pamiątkowej. Książę Michał również. Tu już dźwięk będzie troszkę gorszy. I gdzie mieszkał król? W pałacu na wodzie w Osiekach Królewskich. Dzisiaj nie do pomyślenia. Stoi kompania zamkowa, kompania obsługująca prezydenta Mościckiego. Kompania zamkowa, tak? Charakterystycznym umundurowaniu. To jest godzina między 7:50, kiedy wyjeżdża król Karol z swoim synem na defiladę, udając się z łazienek na pole Mokotowskie celem przeglądu ustawionego wojska wzdłuż osi dzisiejszej ulicy Wawelskiej. Po tym przeglądzie przejechał po prostu przed oddziałami samochodem, a później po tym przeglądzie udał się na Okęcie do pierwszego pułku lotniczego, tak jak wspominałem. W tym czasie również odwiedził PZL i powrócił do Alei Wielkiej Wigury na Trybunę Honorową, tam gdzie przyjmował całą defiladę. Tu jest jeszcze moment odjazdu, tak? Marszałek jest śmigły z księciem Michałem. No znane miejsca, tak? Jechali samochodem. Przegląd lotnicy, patrzcie, byli lotnicy, batalion. Tu już jest szkoła podchorążych piechoty. Lotnicy, to jest batalion lotniczy. Tu już przyjazd jest po wizycie na Okęciu i w PZL na Trybunę Honorową. Ten podchalańczyk to jest kapitan Hartmann, asystent prezydenta Mościckiego. No i generalicja, tak? No to jest jakby opowieść też sama w sobie. Całe dowództwo, ministrowie w jednym miejscu zebrani. Generał Głuchowski, dowódca całej uroczystości, melduje o rozpoczęciu uroczystości. Zaczynają szkoły podchorążych. To jest szkoła podchorążych piechoty. Potem szła szkoła podchorążych lotnictwa, tak jak mówiłem, grupa techniczna i szkoła podchorążych lotnictwa z Dublina. Oczywiście nie wszystko jest pokazane na kronice. Tu mamy piąty pułk strzelców podhalańskich, specjalnie ściągnięty na uroczystość. Mamy przejazd kawalerii, artylerii, saperów. I to jest część konno-piesza, tak? Czyli oddziały, które mają trakcję niemotorową. Po tej części nastąpił defilada powietrzna, rewia powietrzna. O godzinie 12, 8 do 10 minut trwał przelot, a po tym przelocie nastąpiła część pancerno-motorowa, czyli czołgi i tankietki. Kronika nie jest do końca chronologiczna, tak jak wspominałem. A tu mamy oddziały przysposobienia wojskowego i Związku Rezerwistów właśnie w mundurach, w umundurowaniu, ubiorach regionalnych z każdego zakątku Polski. Na cześć króla, bardzo ciekawy wątek. Oj, i kostynierzy, tak, o których wspominał Wojtek, uwieszonych na zdjęciach w albumie Stanisława Skalskiego.
To nie było dzieło regularne, trzeba zaznaczyć, to było improwizowane ad hoc. Zresztą ciekawe są dokumenty wojskowe mówiące o tym, żeby wypożyczyć jakieś wyposażenie tym oddziałom. Ogromne zainteresowanie publiczności. Pogoda, jak widzicie, piękna, tak? Idealna wprost na takie wydarzenie. Zbliżamy się powoli do części lotniczej. To chronologicznie było po części lotniczej. Artyleria najcięższa, zmotoryzowana, jak widać, jak ciągniki C-7P, tankietki TK i TKS, czołgi 7TP. No, widać, zbliżają się. Proszę bardzo, eskadry myśliwskie, zgrupowanie, eskadry towarzyszące, eskadry liniowe. Teraz pojawią się karasie. Patrzcie, szyb dokładnie taki, jak był w rozkazie. Także można dokładnie opisać, która eskadra leci mniej więcej po układzie. No i przelot eskadry towarzyszącej karasie, tak nisko, jak widać, nad publicznością. Chodziło o efekt. Nowoczesny samolot. Dziękuję za uwagę.